Uprzedzamy, dziś jest Dzień Dobrych Wiadomości, w związku z tym oczekujemy tylko dobrych wiadomości o pogodzie. No właśnie, i e, chciałoby się powiedzieć, że jest jeszcze drugi dzień, słuchajcie, Dzień Marzyciela. Hmm. I teraz mi jest to bardzo ciężko połączyć, bo jako marzycielka chciałabym, żeby taka piękna pogoda była cały czas z nami, żeby lato trwało wiecznie, żeby cały czas było tak gorąco i Ale tak Ale za to... Dzień Dobrych Wiadomości i ja przychodzę również z dobrą informacją pogodową. Już jutro jest spodziewany deszcz. I to jest bardzo dobra informacja, bo wiemy, pokazuje, Pokazujemy właśnie Wisłę w tym ośrody nawet ten poziom wisły może spaść do 21 cm. To jest bardzo, bardzo mało. Ja myślę, że tobie. jest To jeżeli w takim kontekście, to zdecydowanie to będzie spełniony i Dzień Marzyciela, i Dzień Dobrych Wiadomości dwa w jednym. Muszę zadać jeszcze y, pytanie. To jest ostatnia, tak gorąca doba, bo przed nami jeszcze bardzo ciepła noc z temperaturą do 17 stopni. Dzisiaj na termometrach około 28 20... już powiew z zachodu chłodniejszego powietrza będzie istotny i widoczny i odczuwalny. ale Słuchajcie, wcale od czwartku znowu 26. Także no już 30 nie możemy się spodziewać. 30 nie możemy się spodziewać, już nie możemy spodziewać się upałów, ale cały czas ta przyzwoita, piękna, złota jesień przed nami. Ja będę się tego trzymać, że to, co piękne, jeszcze nas spotka w pogodzie. Dlatego, że 26-25 stopni ma się utrzymywać mniej więcej do połowy września. I ja trzymam za to gorąco kciuki. I Oczywiście, wszystkie za chwilę przedstawię. Tak jak zapowiadałam drodzy państwo, przed nami naprawdę ciepła noc, na termometrach od 12 do nawet 17, ale to co jest bardzo istotne, to będzie kolejna bezchmurna prawie noc, dlatego warto spojrzeć w niebo. Perseidy wprawdzie już się skończyły, ale przed nami kolejne ciekawe zjawiska, będzie można dostrzec wyjątkowe planety na niebie, ale to drodzy państwo zwłaszcza dzisiaj, bo tak jak mówię, noc będzie bezchmurna. Chłód przyjdzie dopiero w kolejnych dniach, bo swoim zasięgiem obejmie nas front chłodny, który zacznie wpuszczać do nas powietrze polarno-morskie, ono będzie trochę bardziej wilgotne, no i właśnie wreszcie będziemy mogli spodziewać się deszczu. Mówię wreszcie, bo niestety jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo sucho dla regionu, bo tak jak mówiłam, front chłodny właśnie od tej strony będzie się do nas przedzierał. Jeszcze do południa nie powinno padać, ale po południu jest duża szansa i nadzieja na opady. I ja naprawdę bardzo. Bardzo, bardzo mocno. Trzymam za to opady kciuki, bo niestety mamy także bardzo wysokie zagrożenie pożarami lasów, ale o tym będę opowiadać Państwu w naszych kolejnych spotkaniach. Jestem dzisiaj z Wami. Inną porcją dobrych informacji. Kiedy deszcz? Jutro! Już rozpoczynamy się deszczu i to są bardzo dobre informacje. Tak jak mówiłam od samego początku, drodzy Państwo, naprawdę dzisiaj tańczymy, żeby deszcz się pojawił i już jutro jest na to szansa. I trzymajmy za to bardzo, bardzo mocno kciuki, dlatego, że cały czas panuje olbrzymia susza. Ale słuchajcie, jeszcze jedna informacja. Nie wiem, czy chyba to nie jest dobra informacja. Dwa tygodnie już zostało do końca lata tylko. Lato się powoli kończy, ale dobra pogoda jeszcze z nami zostaje. 26 stopni znowu od czwartku. 25-26, do tego pełne słowa. No ale nieuchronnie zbliżamy się do jesieni. Widać to już chociażby na liściach, które powoli zmieniają swoją barwę, co oznacza, że po prostu drzewa przygotowują się na jesień, na zimę, gromadzą chlorofil gdzieś wewnątrz rośliny, no i po prostu przez to inne barwniki wchodzą do gry i będzie nam się robiło żółto, brązowo, złoto. Najpiękniejszy kolor jesieni i oby to była piękna, złota jesień. Spójrzmy na mapy dać deszcz. Teraz czekamy na deszcz, żeby ta sytuacja zarówno jeżeli chodzi o pożary lasów się poprawiła, ale także niski stan wody w Wiśle, no ale kolejne dni właśnie znowu przyniosą nam ocieplenie. Chodź do nas Malwinka, zobacz na jakie mamy żaden. piękne wrzosy. Które ci się podobają najbardziej? No ja właśnie, wiecie, ja wrzosy to kojarzę tylko ze starym dobrym małżeństwem ze mną <laughs> można pójść na wrzosowisko tak. i zapomnieć wszystko, więc ja na wrzosowisko chętnie, a podobno najpiękniejsze wrzosowiska jeszcze tego nie sprawdzałam, są właśnie pod Warszawą. No na właśnie nasz, że pan Jakub... że na północy bardziej. Tak, Polski. to na Pomorzu, ale... Tak.